Sponsorem dzisiejszego odcinka jest War Robots. Darmowa gra PvP 6x6. Wcielasz się w pilota olbrzymiego mecha i robisz piu-piu. Nie krępuj się i ściągnij już dziś. Pograj i wbij 5. poziom, aby zapewnić godziwe życie kotom na emigracji. Gra dostępna na Android, iOS oraz Windows PC. Korzystając z mojego linku, który jest w komentarzu, dostaniesz dodatkowe nagrody w grze, jak nowe bronie do robienia piu-piu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i z tej strony witajcie na moim kanale. Czemu ja tutaj nie odpaliłem PowerPlay? Jest! Ha! Siema ludzie, jak tam? Po wczorajszym materiale podobało się? Okej, sponsor tego odcinka już został przedstawiony. Najbliższe 7 odcinków będzie ze sponsorem tegoż ładnego, pięknego, tej pięknej gry, powiedzmy sobie o tak. A my zaczynamy. Po prawej stronie jest Emil, po lewej stronie jest Jean-Jean. Protoss kontra Zerg, replay raczej 2020, kiedy jeszcze grałem w StarCrafta i miałem jakąś tam nadzieję w sercu, że uda mi się wbić Grandmastera. Nadzieja była niewielka, ale była, prawda? Zawsze warto jest mieć jakąś tam niewielką nadzieję. Dla tych, co nie wiedzą, aktualnie przebywam pod Manchesterem w Salford i pracuję w, chciałbym powiedzieć, normalnej pracy, ale streamowanie i nagrywanie materiałów na YouTube, to jest też normalna praca i szczerze powiedziawszy, więcej godzin spędzę na streamach niż spędzam teraz w pracy, prawda? To jest 7 godzin plus godzina tam przerwy, swoje odklepane, 5 dni w tygodniu, cisza, święte, spokój, można odpoczywać, natomiast tego nie mogę powiedzieć o streamowaniu 12 godzin dziennie przez 14 dni w tygodniu, chciałem powiedzieć, no ale zależy, jaki tydzień był. Proszę Państwa, przeciwnik próbuje tutaj zrobić coś bardzo złego obok mnie, ale miejmy nadzieję, że to zeskautuje. Jest skaucik, ładnie, pięknie, pylon zeskautowany, z tyłu jest fotokanon, więc będzie kanonizacja i proxy gateway. To oznacza, że drona powinna w tym momencie już się ewakuować jak najszybciej. Jakby ktoś nie wiedział, to powinno podchodzić pod drewniane przedszkole. Owszem, nie mogę powiedzieć, że nie widziałem tego replaya nigdy, a raczej nie widziałem tej gry, bo jakby nie patrzeć, sam grałem. Sprawa jest tego rodzaju, że ja grałem to 1,5 roku temu i nie do końca pamiętam, co się dzieje, ale było tak zwane nagraj to. Więc zapisane. Myślę, że to może być ciekawe. Jeżeli będzie ciekawe, to będę miał przypał i to będzie trzeci filmik, który próbuję już dzisiaj nagrać i trzeci filmik, który mi nie wychodzi, ale naprawdę nie chcę, bo okazuje się, że jednak miało być miało być fajnie, ciekawie i tak dalej, a była lipa. Roach Warren postawiony, proszę bardzo, dorzucony pylon, do tego wszystkiego mamy jeden kanon, drugi kanon, proszę bardzo, dwa kanony są, będzie kanonizacja. Mnie, chowamy się tutaj, przyjmując ekstraktor i teraz chodu, gdzie chodu? Wjeżdżamy na górę? No raczej nie wjeżdżamy, chyba... Teraz zobaczymy, aktualnie trwa działanie na dole. Ja już wiem, że się przez to nie przebiję, więc mogę sobie na razie lingami tam lingi odpuścić. Drona czeka, pewnie żeby ekspansję postawić, jak to drona ma w zwyczaju w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że audio jest w miarę pira ze drzwi dobre. Nawet aż wyciągnąłem do nagrywania tych materiałów mój oldschoolowy, stary headsetik, półprofesjonalny audiotechnikę, żeby audio było takie... Ale nie wiem, czy będzie taka... Przeciwnik tutaj oczywiście zostawia sobie pylona, więc wszyscy wiemy, że pewnie będzie chciał to zakanonować w międzyczasie, co się tutaj dzieje. Robotic Facility. I po czym poznać, że to jest starszy replay? Bo gdyby to był nowszy replay, to nie byłby Robotic Facility, a byłby Starport i byłby Void za Voidem, Void za Voidem i Voidem popędzał. Dorzucimy pierwsze ataki z góry. Przypominam, że Shield Battery będzie gotowe i będzie przypał. Nie wiem, czy nie byłoby lepiej jakoś gdzieś tutaj tak wyjść. A, nieważne. W międzyczasie haczerka w połowie gotowa. To już byłby dobry moment, żeby postawić kanona. Jakoś tak pira ze drzwi mi się wydaje. Dawaj kanona. Dawaj kanona. Dawaj kanona. Nie ma kanona. Niestety, no taki to jest żywot. To chyba dobrze. Powinienem to cieszyć. W międzyczasie co ja robię? Kolejny gaz zostawiam. Pewnie powinienem ekspansję dorzucić, żeby więcej larw było. Albo przynajmniej pamiętać Queenem, żeby dawać larwy. Przyspieszmy tutaj trochę. Expa kończy się robić i przeciwnik dopiero teraz stawia kanona, więc to powinno być piękne. Ja teraz powinienem wypluć tutaj troszeczkę roachy i to jak najszybciej, jak wypluję te roachy, powinienem zniszczyć pylona, zanim kanon zniszczy mi ekspansję, jeśli się nie mylę. Aczkolwiek to jest, co powinienem zrobić, to nie jest to, co robię, bo mija już dobre... parę sekund, 30, 40, mi cały kanon zdążył się zrobić, zanim ja się ogarnąłem, że ekspansja jest gotowa, więc o czymś zapomniałem, ale spokojnie, lada moment, lada sekunda, tu coś zrobię, żeby się wybronić i móc zaatakować. Są dwa roachy.
i w międzyczasie jest Lair. Dwa roły szybko postawione. Przeciwnik robi Obserwera. Nie wiem, dlaczego przeciwnik jest jeden Immortal, potem Obserwery. Więc dwa Immortale i War Prism i powinien mnie tutaj zaganiać, a ja nie powinienem wiedzieć, jak się nazywam. Czekamy na War Prisma. Nie mamy War Prisma, za to widzimy, że jest dostawione Robotic Bay. Tak się też zastanawiam, czy ja nie powinienem postawić sobie ekspansji. Jak jest Robotic Bay, to pewnie będzie w kulki sobie leciał. Roachy wyskoczyły, Roachy nie atakują. Wydaje mi się, że byłby w stanie zaatakować tutaj. Ale okej, okay, dobra. Dwójka Ravagers, wyrobimy się, jeżeli od razu się ruszymy do boju w tej samej sekundzie, jak to się skończyło robić. Dalej to się nie skończyło robić. Nie obronię tej ekspansji, prawda? No czekają. Kawka najważniejsza. No i dobra, teraz się zaczyna tutaj atak. No, może się uda, będziemy mieli na styk. Oj. Dwa strzały. Jakby nie patrzeć, udało się zniszczyć zarówno Pylona, jak i, proszę Państwa, Kanona. Niekoniecznie tak, jakbym chciał, bo nawet nie do końca Kanona zniszczyłem, niekoniecznie tak, jakbym chciał, ale udało się. I teraz byłoby dobrze wbić się od razu na górę, żeby móc się tam przedostać, zanim będzie Kanon zrobiony, prawda? Im szybciej, tym lepiej. Ale nie, dlatego mam tutaj trzy larwy, więc jakby nie patrzeć, przydałyby się kolejne trzy roachy, żeby tej armii było troszeczkę więcej. Twarda walka z Kanonem, tu przynajmniej się udało tym razem. Bardzo ładnie, tak swoją drogą 80 i 200, aha, 150, to jest 300, to jest 400. Właśnie o czymś pomyślałem, gdybym od razu zaczął atakować Kanona, co widzieliście, byłbym przeżył, Ravager by przeżył, to bym zniszczył przeciwnikowi tego Kanona, zanim on by mi zniszczył ekspansję. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego nie jestem w stanie wbić, ojojojoj, kuleczki tutaj zostały rzucone, nie jestem w stanie wbić GM-a. Albo aktualnie nawet Mastera 1. Mastera 3 wbije, ale GM-a nie bardzo. No dobra, zaczynamy zabawę tutaj zniszczeniem przeciwnika. Troszeczkę armii na dole czeka i ja widzę te moje ulubione, najlepsze kalafiory. I powiem wam szczerze, że dawno nie jadłem zupy kalafiorowej i zjadłbym sobie zupę kalafiorową. Och, jakbym sobie wtranżolił zupę kalafiorową teraz, ależ byłoby dobre. To zaczynam oczywiście sądrowo. No, udało się uciec. Czy on coś mi... Zobaczmy, jakie są straty w ogóle. No, armii za dużo to ja nie straciłem. Godność i rozum człowieka myślę, że gdzieś tam kiedyś padł. I pierwszy kalafior już atakuje. Jak widzimy, całe dwa lokusty zaatakował. I przy okazji taki fajny skaucik to jest. No, nie zaszalał. W międzyczasie u góry trwa zabawa z rozwalaniem przeciwnika, ale to jak widać doskonale jest Shield Battery oraz Immortal, więc się raczej nie przebijemy. Przeciwnik jakby był bystry, to by sobie kolejne Shield Battery z tyłu jednego pylona i by mógł stąd się, tutaj się bronić dosyć długo, ganiając się ze mną w tej z powrotem, ale przeciwnik na razie tego nie robi. Bo dlaczego miałby to robić? Kolejny kanon, a czy ja byłem w stanie coś jeszcze zniszczyć? O, teraz ładny baj! Ach, kurde, gdybym nie zaatakował go od góry, byłoby fajnie, to by się nie ruszył, gdyby same bajle poleciały na niego, skandal. W międzyczasie udało u góry Cybernetic został zniszczony, czeka ta trójeczka sobie tu grzecznie, a na dole ostrzały i ostrzały i ostrzały. To szczegół, że kolega mógłby sobie tutaj, nie wiem co zrobić, więcej armii dorzucić, ma trochę tych minerałów. Jedzie na całych ilu? 26 harwesterach, ja na 13. Teraz próba zniszczenia, udało się jednego kanona zniszczyć, uda się drugiego, nie udało się drugiego, ale spokojnie, nie martwcie się tym. Mógłbym tutaj stanąć i oczywiście bailować go bez problemu, ale po co to robić? Mógłbym też Overseera zrobić i tak się właśnie zastanawiałem, mógłbym się zastanawiać, dlaczego on mnie tutaj tak atakował i wiedział, gdzie zaatakować, bo miał Obserwera, a ja na to nie wpadłem, że tu jest Dobra, wpadłem, że tu jest Obserwer. Dobrze wiedzieć, Nidus Network jest, kalafiorowa, Nidus Network, proszę bardzo, wszystko co powinno być, no tutaj dwa strzały, nie zniszczą, ale prawie. To jest dzisiejszy odcinek, prawie. Prawie, dobra, teraz chyba prawie się uda. Nie, nie udało się, za to ja straciłem jednego Ravagara. Próbuję więcej zrobić... drugiego Ravagara straciłem. Próbuję zrobić więcej Swarmhostów. Oczywiście przeciwnik mnie atakuje, więc zamiast wejść tutaj, spróbować go złapać od tyłu, żeby nie mógł uciec, to ja oczywiście trzymam jednostki w Nidusie, bo dlaczego miałbym tego nie robić? Przeciwnik postawił sobie kolejny Cybernetic Core z przodu, tak żebym ja nie mógł go atakować chyba. No tak. Tu by się Immortal jakiś przydał. No, chociaż jak widzimy, te strzały i tak swoje robią. Wyskoczyliśmy, wysyłamy, nie wysyłamy. Znowu prawie. Dobra, teraz armia została wysłana i teraz przeciwnik powinien wpaść na pomysł. Dobra, skoro armia mnie tam zaatakowała, to znaczy, że on tutaj nic nie ma. No i taka byłaby prawda, gdyby zaatakował, wbił się, było posprzątane. Immortal został zabity, otwarte przejście będzie, bardzo mnie to cieszy w tej sekundzie. Jestem jak najbardziej na tak. Zauważmy, że podwójny
Stargate jest w końcu dostawiany. Aha, no dobra. Jest podwójny Stargate, więc wpadł na pomysł, że może byłoby fajnie polatać, ale pamiętajmy o tym, że tu od jakichś 30 sekund jest otwarte, więc prawie mógłby wbić się do środka Emil, ale Emil nie chce tego robić, bo Emil czeka. Nie wiem, dlaczego to jest ta drona, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, o co tutaj chodzi, nie wiem, dlaczego obydwa Queeny nie zostały zabite, a powinny być zabite. APM-y na poziomie ameby. Transfuzje może by jakieś tutaj coś? Nie. Po cholerę ja to zrobiłem, zamiast wbić się Ravagerami. Ravagers, to nie wiem. Natomiast bardzo ładnie straciłem Queeny. No, to muszę przyznać, że pierwsza klasa, panie Emilu. Pierwsza klasa. No, udało się może w końcu jednego z nich. Nie zniszczyłem mu nawet jeszcze żadnej kulki. No cóż, Ravagers giną jeden za drugim. Jak ktoś nie wiedział, te Ravagery to jest troszeczkę parodia u Pana Boga za piecem, gdzie ksiądz pleban, proboszcz mówił, że idź kup Pagera, idź po Pagera i ładne, dwa zabite. Wspaniale, no przynajmniej tutaj eko zostało u niego rozwalone, ma tylko jednego workera. To tyle fajnego, ale niestety... Zamiast tutaj pojawić się, zrobić jakieś wojdy, bo ja nie mam żadnej obrony przeciwlotniczej, to on zrobił Feniksy, bo ja nie rozumiem, dlaczego tutaj są Feniksy. Ja naprawdę nie rozumiem, czemu on wpadł na pomysł feniksowania się w takim momencie, ale inaczej pewnie ten replay nie byłby nagrany. Wrzuć do... czy nagraj, czy jakoś tak tam było. Expo zaraz będzie zniszczona, dronki powoli tu robi. Feniksy czekają. Dalej nie wiem, na co te Feniksy czekają, bo gdyby miał wojdy, by wleciał tutaj i byłoby posprzątane, ale zrobił Feniksy i na coś czeka. Nie wiem, na co on czeka i dlaczego czeka. Tutaj ekspansja przynajmniej będzie zniszczona. Fajnie, że mam jeszcze jedną ekspę gdzieś tam z boku, ładnie, pięknie ukrytą. Bardzo mnie to cieszy. Jestem szczęśliwą pandą w takim wypadku i kolejny atak się tu nam pojawia. Bardzo ładna, no bardzo ładnie, ślicznie, pięknie. Tym razem udało się złapać parę kulek. Ile tych kulek zabiliśmy? Dwie kulki zabiliśmy. Nie za dużo, ale wyjdzie. Feniksy jak czekały, tak dalej czekają. One tutaj nie wiem, na co czekają. Może strajk włoski rozpoczęły? No już teraz ruszyły się pięknie. Ogarnęły się, że może by się przydało coś robić. Ja niestety nie ogarnąłem się, że on może latać. I mam tu pewnego rodzaju problem, ponieważ trzeba będzie się ukrywać gdzieś. Widzę, że coś myśli, coś u mnie... Aha, jestem zablokowany, więc jednego Queena udało mi się zrobić. Ja robię ewakuację armii na drugą stronę. Wszystkie overlordy, które miałem, najwidoczniej stracę. Armia jest przerzucona, pojedyncze spor, bo po co mi więcej? No, muszę przyznać, Emil, że tutaj grałeś bardzo mocno. Gratuluję, Emilu, grałeś nad wyraz inteligentnie. Jestem z ciebie dumny. Dwa Queeny wyskoczą w sam raz, żeby były zabite, bo nie ma żadnego spora. Więc też pierwsza klasa. O to mniej więcej chodziło. Dlaczego by nie? Ustawiliśmy się u góry, duża ilość swarm hostów i w końcu będzie strata expy. Tak, tak. Co byłoby zabawne, gdyby on zaatakował na przykład Nidus Network, to ja bym go nie harasował. No ale przynajmniej tutaj widzę, baza rozwalona. Zostało, znowu, proszę Państwa, prawie. Myślę, że ten odcinek nazwiemy prawie. Prawie udało się. Przy czym prawie robi wielką różnicę. Robi bardzo, bardzo wielką różnicę te prawie. No dobra, co my tutaj mamy? Nidus Swarm, ok, pakują się. Naprawdę, ja tu wyskoczyłem. Wiecie, że ja to... ale to był piękny strzał ze Swarm. Ja mogłem to cały czas prawie że robić. Wyskakiwać, atakować, cofać się. No dobra, ruszyliśmy. Zauważmy, że ekspansja dalej się jakimś cudem, nie wiem jak, trzyma. On, czy main, lair się trzyma. Nie wiem, dlaczego się trzyma. Overlordy przydałoby się zacząć produkować. No. I tutaj od góry, o, dwa swarmhouse'iki podtuptały. Przeciwnik oczywiście to za chwileczkę znajdzie, ale coś może tutaj jednostek rozwalimy, a my na razie czekamy grzecznie w Nidusie, bo jak coś będzie można wyskoczyć z drugiej strony. No, muszę przyznać, że to bardzo inteligentne było z mojej strony i z jego strony. Ogólnie inteligencja bardzo wysoka. O, trzymanie swarmhouse'ów na zewnątrz to jest bardzo mądre, w szczególności jeżeli przeciwnik by na przykład teraz zaatakował i by mógł stracić wszystkie swarmhouse'y, które miałem pod ręką. Ale na szczęście tego chyba nie będzie. Atakujemy raz jeszcze. Och, piękny move. Tutaj oczywiście się nie wybronił w żaden sposób. Trochę jednostek zniszczonych. Harwestery popadały. Zostały 3 do 9 u mnie. Ja mam 3 spory, więc powinno mi to wystarczyć, żeby być czuć się bezpiecznie. I rozwalamy mu jakiś piękny Artosis Pylon tam był. Moi mili państwo, ten Artosis Pylon był pierwszą klasą. Wspaniały. Polecam wszystkim takowego. Zobaczmy straty.
Emilowe, no Emilowe, no co tutaj mówić, straty są Emilowe. Expa dalej się trzyma, niby płonie, ale to wiecie, to jest płomień miłości i nadziei, tak naprawdę. Bo to był skin chyba ten. Aha, cicho, ogarnął się i mi to zniszczy w końcu, tak? Zniszczysz mi to. Swarmhousa zniszczył? No zniszcz, Teler! Okej, dobra, och, razem z larwami. To był ładny strzał, aczkolwiek tu chyba potrafi za chwileczkę resztę jednostek. APM na poziomie jakim jest, Protoss ma bardzo fajny, 16, więcej nie potrzeba. Ja bym powiedział, że to chyba wygląda na jakąś moje wygranko, aczkolwiek gdzieś tam Feniksy jeszcze mogą krążyć. On ma 6 workerów, gdzie w ogóle są te workery, bo one gdzieś tu one pilnują się, obok destruktora. Próbują się schować, nie wydobywają, bo po co? Duża ilość energii, może tutaj by kolejne rzeczy podnosić, ale jakoś nie widzę, żeby mu się chciało tego wszystkiego podnosić. O, teraz cicho wpadł. Lokusty latają. Jeżeli lokusty latają, a ja mogę atakować jednostki latające, to może ja powinienem te lokusty spróbować zabić. A, widzicie, podumał. Podumał. Pojedynczy spor. Nie wiem po co ten spor, ale jest ten spor. Ja też nie podumałem, że on pewnie już tutaj nic nie ma. Dlaczego ja robię kolejnego Najdusa, to ja się dalej zastanawiam. Stąd robię tam Najdusa. Co ja tu, o co mi tu chodziło? Czy ktoś mi podpowie, o co mi tutaj chodziło? Bo nie do końca czaję. No, idealny moment, żeby wysłać eko. Przyspieszmy to, bo będzie wyglądało, że będziemy za chwileczkę dead. Szczerze powiedziawszy, no raczej tak. Proszę Państwa, wielkie dzięki za uwagę dzisiaj. Raz jeszcze zapraszam do ściągnięcia gry War Robots. W opisie macie link. Przez najbliższy tydzień trwają streamy sponsorowane. A tu przeciwnik jeszcze próbuje mnie zaatakować, czego nie pokazałem. To tak typowo Emil gada o Kasie i jest jakiś atak. Ach, jak stare, dobre czasy. No, on jeszcze nie odbudował sobie bazy, więc raczej zgon. No raczej tak. I jak sobie zapraszam jeszcze mojego streama twitch.tv łamane przez Emil. Będziemy grali też w War Robot z widzami. Będą gry, proszę się nie krępować. Wszystko będzie. No dobra. Jeszcze tutaj jakieś pomysły? Nie wydaje mi się, żeby on tutaj był w stanie coś wykombinować, ale poczekajmy. Ja też muszę przyznać, że nie jestem najmądrzejszym człowiekiem, bo mógłbym teraz tam wyjść, zaatakować i zniszczyć resztę bazy, a czekałem tutaj. Jakie miałem? Co ja tutaj? Czym ja tutaj mikrowałem, do cholery jasnej? On mają Feniksy chociaż do mikrowania. To mógł coś z tym zrobić. Okej. Okay. I kolejny atak. Gdzieś tutaj aimów. Pięknie, pięknie. Znowu niestety moje jednostki zostały złapane. Jemu został... O, zabijemy! Dawaj go! Zabiliśmy. Tak, chyba zabiłem jednego Feniksa w końcu. Ja tutaj przyspieszę, bo nic więcej moim zdaniem już się ciekawego nie pojawi. On nie atakuje mnie. Ja nie atakuję jego. Dobra, teraz jego ostatnie podejście. Pamiętajmy, że on już bazy nie ma. A więc ja tutaj powolutku wysyłam parę tych lokustów, ale znowu atakuje górą. A widzicie, ale nie można powiedzieć, że się nie uczy chłopak, bo się uczył. Mam hydralizk. Dlaczego więc nie mam żadnych hydralisków? Troszeczkę jak Tefel. Kiedyś Tefel zrobił Ultralisk Cavern i do całej armii Roach Hydra zrobił i olbrzymiej armii zrobił jednego Ultrala. To było piękne. To było przepiękne. Ja teraz gram więc Tefel Style. Jest Hydra, jest, więc dobrze. Okej, okay, tu jeszcze można sobie chwileczkę polatać, nie widzę problemu. Ja tu ekspansję odbudowałem, żeby było zabawniej. Płonę. Dobrze, ja tu ekspansję widzę odbudowałem, nawet nie zauważyłem, ale pięknie ekspansja odbudowana. Linki się już pojawiły, więc może byłoby iść i zniszczyć mu ostatni budynek, ale po co by iść niszczyć ostatni budynek, prawda? O, czyżby to miało się w ten sposób skończyć? No on twardo nie chciał się poddawać, aczkolwiek domyślał się, że już przegrał. No i teraz, proszę Państwa, jest wjazd do ostatniego asymilatora. W takim wypadku już chyba na poważnie będę się z wami żegnał, więc do usłyszenia, do zobaczenia jutro, pewnie jutro. Na razie, cześć wszystkim.